Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Edyta Stojek. Miło jest mi Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący kontroli georeferencji względnej bloku LIDAR. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Dla każdego weryfikowanego bloku LIDAR przeprowadzana jest kontrola wzajemnego położenia szeregów skanowania. Kontrola tzw. georeferencji względnej wykonywana jest dla całej powierzchni bloku LIDAR wraz z jego marginesem. Kontrola georeferencji względnej bloku LIDAR polega na wskazaniu obiektów kontrolnych na poszczególnych szeregach niezależnie w pasach wielokrotnego pokrycia, a następnie na porównaniu parami położenia obiektów między poszczególnymi pasami pokrycia. Ostatni etap kontroli polega na wygenerowaniu raportu w arkuszu kalkulacyjnym i sprawdzeniu rozbieżności sytuacyjnej oraz wysokościowej. Blok LIDAR jest poprawny w zakresie względnej georeferencji danych LIDAR, jeśli błąd średni na obiektach kontrolnych spełnia ustalone wymagania. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w programie Bentley Map Power View V8i firmy Bentley Systems oraz w programach TerraScan i TerraModeler firmy TerraSolid. Możemy wyświetlić klawiszem Ctrl-E menadżer wyświetlania warstw. Jest tutaj zarówno zakres bloku danych, jak i numery i moduły archiwizacji danych. Czerwonym prostokątem został oznaczony obszar, gdzie będą badane wzajemne położenia szeregów danych LIDAR. Czytam dane z belki TerraScan poprzez wskazanie File, Read Points. W folderze ćwiczeniowym 0602 znajduje się chmura punktu 6407 względna w formacie LAS. Klikam Done, OK. Chmura punktów zostanie wczytana, ekran zostanie przybliżony do miejsca, gdzie znajduje się wczytana chmura punktów. Wyświetlę chmurę punktów po pasach nalotu, wybierając View Display Mode, Color by Flight Line. Po kliknięciu Apply wyświetlą się dwa kolory danych, czerwony górny pas nalotu oraz żółty dolny pas nalotu. Miejsce, gdzie się dane pokrywają, będzie analizowane. Wracam do wyświetlania po klasach, Color by Class, Apply. Aby sprawdzić obiekt sytuacyjno-wysokościowy dla pierwszego pasa nalotu, muszę skasować drugi pas nalotu. Wybieram Point, Lead by Flight Line. Wskazuję Flight Line 39 do usunięcia, po kliknięciu OK. Zostanie usunięty. Przybliżę się do niebieskiego prostokąta, w którym znajduje się zakres, nasz wybrany budynek do wyrysowania kalenic. Opcją Place Fence zaznaczę miejsce, gdzie będę wektoryzować budynki w celu uzyskania kalenic dla obiektów sytuacyjno-wysokościowych. Wskażę teraz z okna TerraScan Vectorize Buildings. Zostaną zamodelowane automatycznie budynki. Jako klasa budynków pozostawiam Building, klasa użytkownika żadna, None. Jako najniższe klasy pozostają druga i trzecia, czyli grunt i niska wegetacja. Proces przeprowadzę nie dla całego bloku, tylko inside fence, wewnątrz narysowanego ogrodzenia. Algorytm pozostawiam bez zmian. Po kliknięciu OK. Budynki zostaną zamodelowane. Przekręcę widok na 3D, aby Państwu pokazać, że te budynki są
3D. Wrócę teraz do wyświetlania z góry, top view. Następnie na warstwie pas 38 narysuję kalenicę. Klikam dwukrotnie w level display na pas 38. Jeżeli zostanie zaznaczony kolorem zielonym, jest to warstwa aktywna do rysowania. Wybieram z okna Drawing Place Smart Line. Rysuję pierwszą kalenicę, napując się do góry. Następnie koniec i prawym kończę rysowanie linii. I drugą kalenicę, początek, koniec i prawym kończę rysowanie linii. Wracam do narzędzia Element Selection. Modele nie będą już potrzebne, można je wskazać i z klawiatury klawiszem Delete wykasować modele. Należy przeprowadzić to samo zadanie dla drugiego pasa nalotu, więc zamykam chmurę punktu File, Close Point, belki teraz Scan. Nie zapisuję zmian i wybieram ponownie File, Three Point i wczytuję tą samą chmurę punktów. Wybieram 6407 względna w formacie LAS, klikam Done, OK. Chmura punktów w całości została wczytana. Następnie przez Point Delete by Flight Lines, belki teraz Scan, kasuję Flight Line 38, czyli wskazuję Flight Line 38, po kliknięciu OK zostanie usunięty. Przybliżam się do wskazanego miejsca, gdzie wyrysowałam kalenicę. Tutaj jest miejsce podwójnego pokrycia. Jest to warstwa overlap, która została niesklasyfikowana. Należy więc przeprowadzić klasyfikację. Zostało przygotowane makro, które automatycznie przeprowadzi klasyfikację poszczególnych warstw. Obrysuję jedynie miejsce przez Place Fence, w którym zostanie wykonana klasyfikacja. Makro wczytam z belki teraz Scan poprzez Tools Makro. Biorę File Open i z folderu 0602 wybiorę makro Overlap to Class o rozszerzeniu Mac. Otworzę makro. Zostaną wczytane wszystkie kroki, a więc klasyfikacja gruntu, niskiej roślinności, średniej roślinności, wysokiej roślinności oraz budynków. Aby przeprowadzić klasyfikację, wybieram Run on Loaded Points. OK. I efekt klasyfikacji, czyli poszczególna liczba punktów, która została przeniesiona na wybrane klasy, pokazuje się w raporcie. Raport można zamknąć, makro również można zamknąć, a chmura punktów zostanie odświeżona, na przykład jeżeli oddalimy się scrollem myszy od chmury punktów, znów przybliżymy się. Kolejnym etapem jest wygenerowanie budynków dla tego pasa nalotu, więc wybieram z okna teraz Scan Vectorize Buildings. Opcje powinny być ustawione domyślnie takie, jak ostatnio używaliśmy, więc po prostu naciskam OK. Zostały zamodelowane budynki. Teraz przechodzę w oknie Level Display na pas 39, aby rysować na tym pasie. Klikam dwukrotnie. Zaznaczył się na zielono. Pas 38 wyłączę. Kliknę jeden raz, aby nie przeszkadzał podczas rysowania. Z okna Drawing wybieram Place Smart Line. Przybliżam się do pierwszego obiektu. Rysuję początek i koniec kalenicy. Prawym kończę. I w ten sam sposób rysuję drugą kalenicę. I prawym kończę. Wybieram funkcję Element Selection i mogę już skasować modele budynków, czyli wskazuję i klawiszem Delete z klawiatury. Wyświetlę teraz kalenicę drugiego pasa. Funkcją Element Selection zaznaczę wszystkie kalenice, a więc cztery obiekty. Wyświetlą się na różowo, a na dole zostanie wyświetlona czwórka. Cztery elementy zostały wyselekcjonowane. Wyeksportuję współrzędne końców kalenic funkcją Export Coordinates.
Wybiorę ścieżkę zapisu przez Browse, 602 tera i wpiszę Kalenice. Zapisz po kliknięciu Single. OK. Zostaną wyeksportowane Kalenice. Następnie należy przeprowadzić kontrolę dla obiektu wysokościowego. W zielonym prostokącie zaznaczony jest obszar, w którym zostanie taka kontrola wykonana. Wyświetlę chmurę punktu przez View Display Mode w kolorach Point Color, Apply. Jest to obiekt na drodze, czyli miejsce, gdzie jest utwardzona powierzchnia. Wracam do kolorowania w klasach, Apply. Najpierw narysuję siatkę 3x3. Wybieram rysowanie punktu, Place Active Point. W lewym dolnym rogu narysuję pierwszy punkt. Aby narysować regularną siatkę 3x3, te punkty są odległe od siebie o 1 metr, biorę ten punkt i skorzystam z funkcji Array. Jest to konstruowanie regularnej siatki. Liczba wierszy 3, liczba kolumn również 3. Odległości pozostawiam 1 metr. Po kliknięciu 1 raz na punkt pokazuje się proponowana siatka. Po kliknięciu drugi raz siatka jest wrysowana. Aby nie rysować większej liczby siatek, należy kliknąć prawym klawiszem myszy. Następnie trzeba nadać punktom wysokość z chmury punktów danego pasa nalotu. Najpierw wygeneruję model dla chmury punktów, która jest wczytana, czyli dla pasa 39. Funkcją PlaceSense wskażę miejsce generowania modelu, a generowanie modelu znajduje się w oknie TerraScan. Funkcja Create Editable Triangulated Model. Wybieram tę funkcję. Wskazuję warstwę, z której model będzie generowany. Zaznaczam Inside Fence Only, tylko wewnątrz obrysu. Po kliknięciu OK mogę nadać warstwie nazwę. Wpiszę 39, tak jak jest pas nalotu nazwany. Po kliknięciu OK został wygenerowany model. Aby zwizualizować model, należy w oknie Terra Modeler przytrzymać funkcję Display Contours i wybrać funkcję Display Shaded Surface. Warstwa do wyświetlenia ma numer 39, zostanie wyświetlona w pierwszym oknie. Po kliknięciu OK model został wyświetlony. Wybieram teraz Element Selection, aby zaznaczyć wszystkie 9 punktów, które zrzutuję na model. Do rzutowania na model służy funkcja ukryta pod View Elevation. Należy przytrzymać tą funkcję i wybrać funkcję Drop Element on Surface. Wybieram warstwę 39 oraz środkowy algorytm rzutowania na warstwę gruntu na model. Kiedy kliknę koło punktów, zostaną one zrzutowane na model. Mogę przybliżyć się do jednego z punktów, wcisnąć dwa klawisze myszy równocześnie. Na pasku na dole zostanie wyświetlona nadana wysokość dla wskazanego punktu. Zaznaczę teraz poprzez funkcję Element Selection wszystkie 9 punktów i wyeksportuję funkcją Export Coordinates 9 współrzędnych dla siatki. Nie będę numerować punktów, więc odznaczę 9. Separator ustawię spację i wskażę również miejsce zapisu, Rows. Piszę siatka 39 dla 39 pasa nalotu. Po kliknięciu Single OK zostanie siatka wyeksportowana, współrzędne zostały wyeksportowane. Zamknę chmurę punktu bez zapisywania jej. Z belki teraz tam wybiorę File Close Point. Nie zapisuję zmian.
i wczytam chmurę jeszcze raz, aby siatkę zrzutować na drugi model, czyli na model dla pasa 38. Gram file, street points, 6407 względna, format las, done, OK. I ponownie wszystkie dane zostały wczytane. Belki teraz scan przez point, delete by flight line, skasuje 39 pas nalotu. Przybliżę się z powrotem do miejsca, gdzie będziemy generować nowy model. Obrysuję funkcją place fence, miejsce, gdzie będzie generowany model. I znów funkcją create editable model wygeneruję nowy model dla pasa 38. W kliknięciu OK. Nadam nazwę 38. OK. Model został wygenerowany, żeby go wyświetlić. Znów należy z okna Tera Modeler wskazać Display Shaded Surface i wskazać model 38 do wyświetlenia. Po kliknięciu OK zostanie nowy model wyświetlony. Funkcją Element Selection ponownie wskazuję punkty, aby zrzutować je na nowy model i znów wskazuję funkcję Drop Element on Surface. Powierzchnia 38, jest to nowa powierzchnia, na którą rzutuję. Znów środkowy algorytm, klikam koło punktów. Znów 9 elementów dostało nowe współrzędne wysokości. Ponownie zaznaczam punkty i eksportuję je do pliku tekstowego przez funkcję Export Coordinate. Wskazuję miejsce zapisu i nazywam siatka 38. Zapisuję. Po kliknięciu Single OK zostały współrzędne wyeksportowane. W pliku ćwiczeniowym pojawiły się trzy pliki tekstowe: siatka 39, siatka 38 oraz kalenice. Należy teraz wypełnić plik Excelu, aby oszacować dokładności punktów. Najpierw do pliku wkleję z pliku tekstowego kalenicy TXT, współrzędne kalenic. Klawiszem Ctrl-H zmienię przecinki na spację oraz zmienię kropki na przecinki. Zmieniam wszystko. Teraz będzie łatwo skopiować dane do arkusza kalkulacyjnego. Zaznaczam Ctrl-A, Ctrl-C kopiuję. Do arkusza nowego, trzeciego, Ctrl-V, wklejam dane. Jeżeli nie zostały rozdzielone na kolumny, w zakładce Dane, tekst jako kolumny, istnieje możliwość automatycznego rozdzielenia danych na kolumny. Następnie wartości współrzędnych kalenic muszę wkleić do obiektu kontrolnego sytuacyjno-wysokościowego. Najpierw pierwsza współrzędna. Zostały one wyeksportowane w kolejności rysowania, czyli kolejne dwie współrzędne i ostatnia współrzędna, koniec drugiej kalenicy. Teraz dla drugiego pasa nalotu, pas 39. Ostatnia współrzędna. Zostały policzone odchyłki. Teraz przekopiuję obiekty kontrolne wysokościowe. Najpierw otworzę siatkę 38, również Ctrl-H, zmienię kropki na przecinki, zmienię wszystko. Ctrl-A zaznaczę, Ctrl-C skopiuję do nowego arkusza, przez Ctrl-V zmienię tekst jako kolumny. I całą siatkę skopiuję arkusza pierwszego. Siatka 39 podobnie. Otwieram ją. Ctrl-H, zmieniam kropki na przecinki. I znów kopiuję całość do
arkusza kalkulacyjnego do arkusza trzeciego. Rozdzielam tekst jako kolumny. I całą siatkę kopiuję do arkusza pierwszego. Również zostały policzone odchyłki. Należy na koniec sprawdzić, czy otrzymany wynik nie przekracza wartości 0,22 m w zakresie dokładności wysokościowej. W ramach ćwiczenia zapoznali się Państwo z procesem kontroli georeferencji względnej. Wykorzystując przygotowane wcześniej dane wektorowe oraz dane LIDAR, samodzielnie pozyskałam z chmury punktów ALS współrzędne punktów niezbędne do obliczenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi szeregami nalotu na wybranym obiekcie kontrolnym. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.